Poczytuję sobie to za to, za naprawdę wielki przywilej, że mogę być znów tutaj wśród was, moją małżonką. Cieszę się naprawdę, że was widzę, a także chcę przekazać wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od waszych braci i sióstr z Jorku. Oni się modlą o was, o nabożeństwo, o słowo. Także przyjmijcie te błogosławieństwa i te życzenia. Cóż, kawałek czasu już upłynęło, zanim od czasu, kiedy tutaj byliśmy. Pewnie się dużo rzeczy zmieniło. U nas się zmienia, tu się zmienia. No, także jesteśmy w takim biegu. Jesteśmy włączeni dziś w taki ciąg. Coś się dzieje, coś się zmienia. Coś nowego, coś przychodzi. Przed wieloma rzeczami nowymi stajemy. Kiedy patrzę wstecz, to teraz, gdybym tak to jakby przeanalizował poprzednie czasy i tak dalej, to jest ogromny skok w technologii, ogromny skok też i w kulturze i ogromny skok w moralności, a lub też powiedziałbym niemoralności. I wiele rzeczy się zmieniło, wiele rzeczy jest nowych, ale Słowo Boże jest ciągle to samo. Wszystko się zmienia. Zmieniają się poglądy, zmieniają się przeróżne teorie, ale Słowo Boże jest tym fundamentem, do którego zawsze możemy wrócić. Niezależnie od tego, co przeżywamy, co się wokół nas dzieje, jak się czujemy, zawsze możemy wrócić do Słowa Bożego, które zawsze jest takie samo. I zawsze ma coś dla nas, coś ciekawego, coś budującego, coś, co daje nam życie. Przeczytam na początek z listu apostoła Pawła do Koryntian. Przepraszam, do Tymoteusza, pierwszy list. W ogóle, jeśli nie wiem, czy wszyscy znają mnie, kojarzą, a ile osób pamięta mnie, jak tutaj byliśmy? Ile osób pamięta? Niewielu, niewielu. To pozwólcie, że na króciutko tylko przedstawię się, dobrze? Mianowicie nawróciłem się z organizacji Świadków Jehowy. Tak to było. Nasza rodzina była to prawie 10 lat u Świadków Jehowy i ja tam byłem głosicielem, jako nawet nastolatek, ale gorliwie wykonywałem te wszystkie zadania. Chociaż powiem szczerze, no nie we wszystkim uczciwie. To tak można powiedzieć. No bo jeśli trzeba było rozliczać się z głoszenia tej nauki w ciągu miesiąca przynajmniej 10 godzin, a mi czasem brakowało tych 10, do 10 godzin, 2 albo 3. I co tu zrobić? A raport trzeba zdawać. A mówię sobie, dopiszę sobie, a odrobię w przyszłym miesiącu. Widzicie, no takie no nieuczciwe, ale tak to bywało. Ale w pewnym momencie zdarzyło się tak, że mój brat przyniósł chrześcijanina, takie czasopismo z kościoła, to był jeszcze kościół zjednoczony, kościół ewangeliczny dawniej w Polsce. I tam były takie ciekawe artykuły. Ale ponieważ ja byłem zagorzałym Świadkiem Jehowy, więc mówię do mojego starszego brata i w ogóle ty mi tego nie przynoś, a rodzinie powiedziałem, nie czytajcie, bo cała rodzina była w organizacji Świadków Jehowy. No więc, ale ciekawość mnie, tak wiecie, zżerała. Co tam jest napisane? I kiedy nie było nikogo w domu, to ja zaglądałem, czytałem Chrześcijanina, to czasopismo. Ale jak wszyscy przyszli do domu, to kąt i zabraniałem czytać. Po prostu taki byłem obłudny. No ale kochani, był taki moment, że byłem na takim spotkaniu młodzieżowym, mój brat mnie zaprosił i młodzież miała takie spotkanie tygodniowe i zauważyłem, że oni czytają fragmenty z Biblii i każdy, kto przeczyta jakieś tam 2-3 wersety, po tym jak wszyscy przeczytają, każdy mówi, co z tego wziął, jak rozumie ten werset. I tak po kolei, i nawet na mnie też to padło, też przeczytałem,
O dziwo, dobrze zinterpretowałem. Byłem zaskoczony. A potem po wszystkim powiedziałem do mojego brata, do mojego kolegi, wiecie co, to mi się podoba, że oni tak czytają Biblię, ponieważ Świadkowie Jehowy mają pytanie, ale też zaraz mają odpowiedź. Nie możesz inaczej myśleć, nie możesz inaczej interpretować Bożego Słowa przeczytanego, tylko tak, jak nakazuje właśnie ten tak zwany wierny i roztropny niewolnik z Brooklynu, no niestety. Ale pewnego razu pojechałem z moim kolegą na wioskę, głosiliśmy tam tą naukę Świadków Jehowy i taka starsza kobieta słucha, a my tak się produkujemy i ona mówi, chłopcy, poczekajcie. I ona wzięła swoją taką dużą Biblię, ucałowała ją, otworzyła list do Efezjan i tam czyta, że albowiem łaską zbawieni jesteście i tak dalej. Znacie to miejsce? Bo to był punkt zwrotny w moim życiu. Że to nie trzeba zapracować sobie, nie trzeba się rozliczać z godzin, tylko zbawienie jest z łaski. Ja taki zaskoczony, ja mówię, gdzie to jest napisane? 10 lat u Świadków prawie, a ja nie wiedziałem, gdzie to jest zapisane. Pokazała mi, gdzie to zapisane. Ja szybko szukam w mojej Biblii, czy ja też to mam zapisane. No tak, faktycznie, też jest. I to mnie uderzyło. Po wyjściu od tej kobiety mówię do kolegi, słuchaj, ale czy czasem my nie jesteśmy na złej drodze? Zaczęło coś we mnie Słowo Boże zmieniać. Oczywiście był taki moment, że czytając właśnie, kiedy spotkanie było takie wśród młodzieży, jeszcze właśnie tej chrześcijańskiej, ja byłem tak zafrapowany tym, że oni coś mają takiego, oni mówią o jakimś nowonarodzeniu, o jakichś przeżyciach, jakoś chciałem tak jak oni. No mówią, módl się, czytaj Słowo Boże, no ja się modlę i czytam Słowo Boże, na następnym spotkaniu mówię, nic z tego. No więc oni mówią, czytaj, módl się, na kolanach. Wiecie, ja wróciłem do domu i bardzo opatrznie to zrozumiałem na moje szczęście, że mam czytać Biblię na kolanach. No więc ja czytałem Biblię na kolanach, ale jak nikogo w domu nie było. I właśnie przeczytałem ten fragment, jak Pan Jezus mówi, o jaki jest właściwy ojciec. Mówi, wy jako ojcowie potraficie dzieciom dawać dobre dary, tak, gdy prosi o chleb, nie dasz kamienia i tak dalej. I na końcu jest napisane, że daleko więcej Bóg, Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go oń proszą. A ja właśnie o to prosiłem. No i w tym momencie, kiedy wstałem z kolan i to wszystko tak we mnie i wsiadłem na motor, jadę do pracy i wiecie, nie mogłem jechać daleko tym motorem. I coś mnie tak pchało, żeby się modlić. Ja mówię, jak to się modlić na motorze? Skręciłem szybciutko, upadłem na kolana przy motorze i tam właśnie Bóg mnie znalazł. Zatrzymał mnie i tam spotkał się ze mną. Przebaczył mi moje grzechy, odpuścił mi, a ja szczęśliwy, ponieważ usłyszałem dosłownie takie słowa wewnątrz, które Bóg mi mówił. To nie były słowa fizyczne, ale powiedział Bóg, jesteś moim dzieckiem. Ja nie z niedowierzaniem, tak zaszokowany byłem ten głos. A to się jeszcze raz powtórzyło. Jesteś moim dzieckiem. O, wtedy stało się to wszystko, czego pragnąłem. Wiecie, jak wsiadłem na motor, to już byłem innym człowiekiem. Dopiero zauważyłem świat, zauważyłem to piękno, ptaki i tak dalej. To było takie moje nawrócenie. Oczywiście diabeł od razu przystąpił do ataku, wyczuł moją słabość, że jestem teraz jak żółw, wiecie, bez pancerza. Przyszedłem do pracy i kierowniczka mówi, co płakałeś? Ja mówię, nie, to z tego, od wiatru, wiecie, skłamałem, że ja naprawdę płakałem, ale powiedziałem, że to od wiatru. Wiecie, i ta taka radość, to wszystko jakoś tak uciekło. Zrozumiałem, że schorzyłem. No, ale to są takie doświadczenia, drodzy. Nasz przyjazd do Anglii z kolei był zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażało wielu ludzi.
No już nie będę mówił kolejności tego wszystkich wydarzeń, ale jedno wam powiem. Nie delegował mnie Kościół. Nie delegował mnie mój zbór. Nie delegował mnie mój pastor. Choć, bo już był nowy pastor, a ja już byłem na emeryturze, później żona też poszedł na emeryturę i byliśmy już wolni, ale Bóg przez słowo swoje, przez swoich sług wskazywał nam drogę, że mamy opuścić nasz kraj i mamy gdzieś za granicę być przeniesieni. Nie wiedzieliśmy gdzie. Nie znaliśmy angielskiego języka, także Anglia w ogóle nie wchodziła w rachubę. Znaliśmy trochę niemiecki, więc może gdzieś tam, w tamtą stronę. Ale tak wyszło, że mój syn, nasz syn właśnie mieszka w Jorku i zaprosił, żebym przyjechał tutaj, głosił słowo. I jakiś czas byłem, założyliśmy taką małą grupkę, wróciłem do kraju i pytam się, jak tam idzie. A syn mówi, nic nie wychodzi. Mówi, jakby ktoś tak przyjechał na stałe może, to może by coś z tego było. Ja tak myślę, no może by coś było, tylko nie wiedziałem, że to myśmy mamy przyjechać. No i tak Bóg pokierował, że przyjechaliśmy tutaj. Jeśli ktoś będzie chciał jakieś szczegóły, to kiedyś opowiemy. Zamieszkaliśmy u syna tak przez 3 miesiące, potem szukaliśmy ludzi, Polaków po kościołach różnych i odnajdywali się. I tak Bóg sprawił, że już takie małe grono, 6 osób, od razu zaczęliśmy nabożeństwa, od razu zaczęliśmy budować kościół, jaki powinien być, ze wszystkimi takimi strukturami zboru. I Pan Bóg tak pobłogosławił, że coraz więcej, coraz więcej. Potem ludzie nawet się zaczęli nawracać, ludzie, którzy byli w kościele na przykład katolickim. I tak ten pomalutku ten zbór wzrastał. Oczywiście nie ominęło nas to, co dotyczy wielu zborów, że ludzie niektórzy są czymś tam zrażeni, czymś zdegustowani, czymś uprzedzeni i czasem niektórzy odchodzą. I tak u nas też było. I wiecie, dokąd Pan Jezus nie przyjdzie, to tak się będzie działo. Jednak Pan Bóg jest, jak śpiewaliśmy w tej pieśni, że Bóg jest mocny, Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam. Budujemy Kościół, głosimy Ewangelię i Pan Bóg jest, jak widzimy, jest z nami i cieszymy się tym, że możemy być w Jorku tym światłem, tym świadectwem. Także kochani, to takie w skrócie, to, bo to wiecie, musiałbym opowiadać, moje życie to już jest 78 lat, także kto by wytrzymał tyle słuchać tego, prawda? Ale dzisiaj właśnie wracamy do słowa. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, 1-2 wersety. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczeni w sumieniu piętnym występku. Nie będę czytać dalej, ale to mnie interesuje. Zauważyliście, że czasy, w których żyjemy, to są właśnie te, o których mówił apostoł Paweł, że w późniejszych czasach ludzie będą słuchać duchów zwodniczych. I co jest wyraźnie tu napisane? Odstąpią niektórzy od wiary. Czyli jeśli tutaj jest mowa o tych rzeczach różnych, to jest mowa do Kościoła, to jest mowa do ludzi wierzących. I jest powiedziane, że odstąpią, czego świadkami jesteśmy i wy na pewno, że niektórzy ludzie odstępują od tej zdrowej nauki, od prawdy, którą wytyczył Pan Jezus i apostołowie. I czytamy później w pierwszym liście Jana, bo to też jest istotne. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 18-19 wersy. 2 rozdział, 18-19. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Czy zauważyliście,
że znów jest mowa o Kościele, że znów jest mowa o wierzących ludziach, ale mówi tutaj, że byli z nas, co się stało, odeszli, już nie są. Tutaj mówi, że Duch Antychrysta będzie panował, że wielu przeciwników, czyli antychrystów, czyli ludzi, którzy są przeciwni Jezusowi Chrystusowi, pojawią się. Skąd oni się pojawią? Czy nie przyjdzie, czy nie przywiezie ich, że tak powiem, gdzieś tam diabeł i powie, oto są moi słudzy, to są przeciwnicy Chrystusa, uważajcie. Nie, tutaj jest wyraźnie powiedziane, że diabeł spowoduje, że w Kościele, wśród ludzi wierzących, pojawią się tacy, którzy staną się przeciwnikami Chrystusa. Czyż to jest możliwe? Jest możliwe. My to widzimy, my to obserwujemy. Drugi list do Koryntian, jeszcze zajrzyjmy. Wybaczcie, że jakieś słowo dla was dzisiaj takie Pan Bóg dał, ale nie mogę innego mówić. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 3 i 4 werset. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi do was, przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lecz gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Co się dzieje? Na co chcę zwrócić uwagę? Że w świecie mamy teraz wysyp nauczycieli, ewangelistów, proroków, kaznodziei. Masa. W pierwszym kościele nie było ich tak dużo. Kościół w międzyczasie, który też istniał między apostołami a współczesnością, też niewiele było nauczycieli. Niewielu było tych, którzy podtrzymywali zdrową naukę. A ci, którzy podtrzymywali zdrową naukę i byli oddani Chrystusowi w pełni, czasem musieli przypłacić życiem. Dzisiaj jest wysyp. Wysyp różnych nauczycieli. I Paweł tutaj mówi do Koryntian, że nie przychodzi ktoś inny, nie mówi tej Ewangelii, którą ja wam głosiłem, a wy tak z radością go przyjmujecie. A w innym miejscu mówi, a tam Paweł, cóż on mówi tam. Listy jego są jeszcze takie mocne, ale jak on sam to... Czyli wybierają ludzie kogoś. O, w innym miejscu Paweł pisze do Tymoteusza, że nazbierają sobie nauczycieli, którzy łechcą ucho, czyli zadowalają to. A więc jest taka, takie są tendencje, są takie kościoły, tacy są pastorzy, nauczyciele, którzy myślą, jakby tu zaspokoić, zadowolić Kościół. Co ich tak byłoby ekscytowało? I właśnie wszystko robią w tym kierunku, aby nie wzruszyć tego letargu, kiedy chrześcijanin wpada w taki stan, tylko jeszcze go utwierdzić, jeszcze go uśpić, jeszcze zaspokoić jego próżności. Więc zobaczcie, w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale, ale 13 i 14 werset mówi tak Paweł. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Nic dziwnego, drodzy. Wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich jest taki, jakie są ich uczynki. Patrząc po kościele, po ludziach, mówię, wszyscy są w zborze, wszyscy są wierzący, wszyscy mają taki miły wyraz twarzy. Jak to rozróżnić?
kto jest, może być sługą szatana? Nie, w kościele nie ma. A jednak tak się dzieje, drodzy. A jednak tak się dzieje, bo diabeł potrafi podejść, oszukać. I teraz, kiedy jesteśmy w takim okresie świetnym rozwoju techniki, kiedy możemy sięgnąć, tylko klikniesz tu i tam i masz super nauczyciela, który zaspokoi twoje próżności, który uśpi ciebie, który by dobrze, nie musisz pokutować, nie musisz tam, wiecie, wszystko, Pan Jezus tak dobry jest tak miłosierny, że Jego miłość przykrywa wszystko. A drodzy, wiecie o tym, że głoszą Ewangelię bez Chrystusa, głoszą tanią Ewangelię bez pokuty, bez krzyża. Apostoł Paweł mówi, że on się chlubi krzyżem Jezusa Chrystusa. A ci nauczyciele, których możecie znaleźć w internecie, wszędzie dużo, pełno, głoszą różną Ewangelię, ale jakże przeciwną Chrystusowi, jakże przeciwną Pawłowi i innych apostołów. A ludzie spolegają, nie czytają Słowa Bożego, tylko słuchają i okej, dobrze jest, no bo to znany człowiek. Wszyscy go znają, na całym świecie. Jeśli nie zajrzysz do Słowa Bożego, jeśli nie skonfrontujesz tej nauki, będziesz przegrany. Chcę, żebyśmy do czegoś to porównali. Jest to mianowicie zapisane w drugiej Księdze Królewskiej. Poszukajmy tą drugą Księgę Królewską. Rozdział 4. Druga Księga Królewska, rozdział 4. Werset 38 do 41. Tak. A potem był głód nastał w kraju. Elizeusz powrócił do Gilgal. Gdy zaś uczniowie prorocy skupili się wokół niego, rzekł do swojego sługi: postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawy dla uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyn. I natknął się na dzikie pnącza. Nazbierał z nich dzikich ogórków. Na dzikie pnącza, tutaj w tym moim tłumaczeniu, te owoce nazwane zostały ogórkami. Ale ponoć jest to nie są ogórki. Więc nazbierał pełną swoją opończę, a przyszedłszy, wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli: śmierć w kotle, mężu Boży! I nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł: więc przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego. Drodzy kochani, to właśnie jest to. Jeżeli nie sprawdzasz nauczyciela, jeżeli nie sprawdzasz kaznodziei, nie konfrontujesz ze Słowem Bożym, to będzie tak jak z tymi, wybaczcie, że użyję dalej, bo mi tak bardziej pasują te ogórki. Jeśli ktoś ci nakroi do twojego życia tych gorzkich, fałszywych ogórków, złej nauki, i wtedy zatrujesz duszę swoją. Bo wiecie co? Ten uczeń prorocki nie sprawdził. Tylko zaufał wyglądowi. Taki fajny, taki ładny. I wkroił. Jeśli ty będziesz patrzeć na to, że kaznodzieja się prezentuje pięknie, że ma stację telewizyjną, że to i tamto robi, nie sprawdzisz go ze Słowem Bożym, to te właściwie nawrzuca ci takich ogórków, że umrzesz duchowo, jeśli nie wrócisz do Słowa Bożego. Bo co zrobił Elizeusz? Wziął mąkę, mówił, wsypał do tego kotła i już wszystko okej, zdrowe. Czy ta mąka była taka zdrowotna, taka zneutralizowała tę gorycz? Nie,
to był Boży cud, to jest Boże działanie. Ale chcę, żebyście to odnieśli do Bożego Słowa. Słowo Boże to jest, już powiedział w tym pierwszym stadium, chleba to jest mąka. Ale z mąki robi się chleb, tak? I Słowo Boże jest tym chlebem. Jest tą mąką, która może uzdrowić twoją skażoną duszę, twoje myśli, twoje serce. Kochani, jeśli przeglądacie internet, patrzycie na tych kaznodziei, na tych różnych rzeczy, ja nie używam nazwisk, ale drodzy, sami możecie sprawdzić. Tak, przyszedł do mnie jeden brat ze zboru, do mnie mówił: pastorze, znalazłem fajnego kaznodzieję, w internecie głosi. Niech pastor sprawdzi. Ja mówię, okej, dobrze, sprawdzę. Ale on posłuchał tylko jednego jego wystąpienia. Posłuchałem tego wystąpienia, mówię, no, faktycznie dobrze mówi. Ale wiesz co, ja mówię, ja posłucham więcej. I kiedy posłuchałem innych, dalszych jego wykładów, mówię, nie, nie, to jest ten fałszywy nauczyciel. To jest antychryst, który przekręca Ewangelię Chrystusową i właśnie to zatruwa duszę chrześcijanina. Ja powiedziałem im, słuchaj, ja przejrzałem więcej i wiem więcej, mówi, powiedziałem, o co chodzi, a mówi, to dziękuję, już nie będę w ogóle zaglądał. Trzeba konfrontować ze Słowem Bożym, drodzy. I jeszcze jedno. W Ewangelii Mateusza jest ciekawa wypowiedź Pana Jezusa. 24 rozdział od 23 wersetu. Pan Jezus mówi tak. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Oto powiedziałem wam, gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I tak dalej. Drodzy, mnie się to kojarzy, wiecie, czasem z tym, że oto przyjeżdża wielki ewangelista, światowej sławy, oto tu jest konferencja, oto tam jest konferencja, oto tu coś się dzieje, tam coś się dzieje. Wiecie co? I pastor patrzy, nie ma ludzi w zborze. Co się stało? Gdzie oni są? W tej niedzieli nie ma, następna niedziela, bo znów gdzieś konferencja, znów części zboru nie ma. Co się dzieje? Właśnie. To jest ten magnes taki fałszywy, że oto tam coś wspaniałego, oto tam coś wspaniałego. Co myślicie, tu w waszym zborze nie ma Chrystusa? Nie ma Ducha Świętego? Nie ma zdrowej nauki? Nie ma przywódcy, który was prowadzi? Musicie gdzieś tam biegać? Przepraszam, że tak już powiedziałem prosto, ale wiem, że siedzicie tu i nie biegacie. Ale ktoś to biega, gdzieś tam szuka czegoś. Pan Jezus wyraźnie mówi, nie ma tam, nie ma tam, nie ma tu. Tam, gdzie Kościół się zgromadza w imieniu Jezusa Chrystusa, tam On jest. A czego więcej nam potrzeba? Czego nam potrzeba więcej? Kochani, jeszcze chciałbym nawiązać do tych ogórków, ale już zupełnie w innym temacie. Mianowicie, mnie to zainspirowało też nasze takie zborowe, kościelne życie. Drodzy, pastor, mój pierwszy pastor, który już jest u Pana, ale dla mnie on był wzorem pastorów. Naprawdę można było się na nim wzorować jako duszpasterz, pastor i tak dalej, kaznodzieja. On powiedział kiedyś tak, trochę żartobliwie, ale powiedział, w takim małym gronie rozmawialiśmy i mówi, wiesz co, jak chcesz sprawdzić, jaki jest chrześcijanin, nadepnij go na odcisk. Zobaczysz, ujawni się od razu, kim on jest. Czyli co? Jeżeli coś spotka przykrego, jeżeli coś takiego uderzy, zaraz człowiek się ujawnia.
Ale jak wiecie, życie zborowe jest jak w rodzinie. Czasem bywa dobrze, czasem ktoś komu nadepnie na odcisk. No, może u was nie, ale u nas może się zdarzyć, że czasem ktoś komu coś przykrego powie. Czasem ktoś niesłusznie osądzi. Czasem ktoś naprawdę poniży kogoś i człowiek się czuje źle. Naprawdę to jest tak, jakbyś wrzucił właśnie taki plasterek tego zakażonego ogórka w serce brata i siostry. I on wtedy chodzi z tym struty i nie wie, co z sobą zrobić. Powiem taki przykład. Jak to na nabożeństwie, po nabożeństwie, jeszcze w Polsce, tu się witamy, tam ktoś przychodzi do mnie, rękę wyciąga, ja się witam i taka jedna starsza siostra wyciąga rękę do mnie, chciała się ze mną przywitać. Ale ktoś mnie zajął tak szybko, ja odwróciłem głowę, a ta siostra stanęła tak z ręką, wiecie? To ją tak zabolało, to było tak przykre dla niej. I ona poszła do domu, ale ktoś mi mówi, że ta siostra popłakana poszła do domu. Ja mówię, co się stało? No bo pastor się z nią nie przywita. Ja? Ja nic nie pamiętam. No bo byłem tak właśnie, zwróciła moją uwagę dziś indziej. Szybko po nabożeństwie pobiegłem do niej, wytłumaczyłem, przeprosiłem. Ale gdyby to nie było, ona już poszła z tym goryczą do serca do domu. Jak ja bym czekał tydzień, to ona przez tydzień czasu by się zagryzała w środku. Jak pastor mnie zlekceważył. Jak mnie zlekceważył i by ta gorycz w sercu była. Czasem nieopatrznie możemy coś zrobić, ale bywa, że chcemy komuś dopiec, jak to się mówi. O, niech się poczuje wreszcie. Tak? I ten człowiek rzeczywiście się poczuje. Właściwie trapi się, męczy i gryzie go to, jak to zrobić. Bywają takie sytuacje, ale naprawdę to jest nasze życie. To jest nasze życie w Kościele. Jednak unikajmy tego, żeby przykrości nie wyrządzać swoim współbraciom i siostrom. I nie dyskredytować, nie poniżać, bo jesteśmy tak samo ważni dla Chrystusa. Każdy z nas, młody, stary, przepraszam, starszy, dzieci, wszystkie są tak samo ważne dla Chrystusa, ponieważ oddał życie za każdego z nas. Nie bardziej cierpiał za jednego, a mniej cierpiał za drugiego. Tak samo. Jesteśmy tak samo ważni. Dlatego, kochani, patrzmy, żebyś czasem nie wkroił jakiegoś ogórka w czyjeś serce. Żeby ten ktoś nie cierpiał, żeby ten ktoś nie trapił duszy swojej. A potem mówisz, ja tylko tak powiedziałem. Albo ja tylko żartowałem. Salomon tak mówi, że ty powiesz, urazisz brata swego, a ty powiesz, ja tylko żartowałem. A drugi jest naprawdę urażony i przeżywa to i jest mu przykro. Więc drodzy, zabiegajmy o to, żeby czynić dobro, żeby żadna gorzkość, żadna gorycz nie była w sercu naszym. Bo w liście do Hebrajczyków autor napisał w 12 rozdziale, w wersecie 15, tak. Baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Mamy baczyć, czyli znaczy być uważni. Być uważni. Więc chciałbym podsumować to. Pierwszy ten myśl moja dotyczyła tego, że nie patrzcie, ktoś wam proponuje jakieś atrakcje w kościele, bo tam jest atrakcyjnie, albo tam jest atrakcyjnie, tam jest takie super uwielbienie, tam są fajerwerki, wiecie, lasery, gwiazdy, tego wszystko. Nie idźcie za tym. Bo tak naprawdę, tak nawiasem mówiąc, czy to Bogu potrzebne są te różne fajerwerki, czy nam? Kogo chcemy zaspokoić, Boga czy siebie? Tak naprawdę te wszystkie oprawy służą nam. Nasze oczy, nasze takie emocje, ale to nie to przynosi Bogu chwały. Ale właśnie Bóg patrzy nie na lasery, tylko na każdego z nas, na serce patrzy, z czym przychodzimy do Boga. I uważajcie,
na nauczycieli. Pastor dobrze zrobił. Zapytał mnie wczoraj, o czym ja będę dzisiaj głosił. Bo nie chciał wiedzieć, że ja mu tutaj jakąś niespodziankę, wiecie, jakąś minę tu podrzucę i dopiero będzie. Tak? Więc sprawdził mnie, co ja będę mówił. I bardzo dobrze. Sprawdzajcie nie tylko swego pastora, raczej jego macie tyle już czasu i na pewno wiecie, czego się można po pastorze spodziewać. Jesteście, macie no, zaufanie do swojego pastora, do życia, na życie zaufaniem, autorytetem i to dobrze. Natomiast tych z zewnątrz, tych, którzy starają się jakby przekrzyczeć tłum, wyjść gdzieś ponad wszystkich, i zaimponować, uważajcie, pilnujcie, sprawdzajcie ze Słowem Bożym. Druga rzecz, jeśli nie będziecie czytać Słowa Bożego, to możecie naprawdę gdzieś się dać wyprowadzić. Chcę też powiedzieć, że Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym, który miał przyjść, tak? I On powiedział, że Pan Jezus o Duchu Świętym, że On wam przypomni i nauczy. Pytanie jest takie. Coś takiego podobnego, jak nauczyciel pytał ucznia pod tablicą tam i mówi, że o coś tam miał powiedzieć takiego i no, tego, tamtego. I nauczyciel mu podpowiada nawet coś tam, a ty mówi, on zapomniałem. On mówi, tak? Jakbyś coś wiedział, to byś coś sobie przypomniał. Ty nic nie wiesz. Jeśli nie będziesz czytać Słowa Bożego, to Duch Święty co ci przypomnie? Tylko może przypomnieć to, co przeczytałeś, to, co wiedziałeś, to, co może zapomniałeś w tej chwili, czy zapomniałaś, ale Duch Święty ma materiał, co może ci przypomnieć w danej chwili, w danej sytuacji. Tak więc Duch Święty spełnia wielką rolę w naszym życiu, jeżeli czytamy Słowo Boże, jeżeli uczymy się, to pamiętacie kiedyś może dawniej w naszej mojej młodości to było, że na szkółce niedzielnej nauczyciel zadawał takie zadanie, dzieci uczyły się wersetów na pamięć. Dzieci, później młodzież, tego wersetu, tamtego wersetu, potem mogły zapomnieć, ale po latach sobie przypominały. I przykłady są w życiu takie, że gdy pewien ktoś tam dorósł do swojego już słusznego wieku i obrał własną drogę. Oczywiście potem popadł takie różne kłopoty, trudności i kiedy było najbardziej źle, tak strasznie źle, zaczął wołać do Boga i wtedy przypomniał sobie te wersety ze szkółki niedzielnej. Nie miał Biblii, bo już zapomniał o niej, ale Duch Święty zaczął mu przypominać te wersety, które kiedyś tam uczył się i to pomogło mu. To była taka droga powrotu znów do Boga. Więc życzę wam, kochani, szanujcie swoich nauczycieli, szanujcie swojego pastora, ale kontrolujcie tych, którzy gdzieś tam głoszą, a już szczególnie naprawdę, jeśli szukacie, korzystacie z internetu i korzystacie z różnych kaznodziei i tak dalej. Owszem, można posłuchać, można, ale trzeba sprawdzić, żeby nie zaśmiecić swoją duszę, żeby ta gorycz, ten korzeń gorzkości, przepraszam, że zużyję ten plasterek, ogórka śmiertelnego, nie zakaził waszej duszy. Życzę wam, żeby Pan Bóg dawał wam siły, żebyście wzrastali w wierze, dawali świadectwo prawdzie, byli światłością w tym mieście. Amen.